W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza, rozdział 9, wersety od pierwszego do 8. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka leżącego na łożu. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka, Ufaj, Synu, odpuszczone są ci Twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie, On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł, Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał. I poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Jesteśmy na początku dziewiątego rozdziału Mateusza. I od razu słyszymy, że Jezus wsiadł do łodzi i przeprawił się z powrotem. Wcześniej Jezus z tego miejsca, do którego teraz się przeprawia z powrotem, przeprawił się na drugą stronę jeziora, do kraju Gedareńczyków. W trakcie tej przeprawy miała miejsce burza na jeziorze. Tam, po tej drugiej stronie jeziora, do Jezusa przybiegają dwaj opętani. Jezus wyrzuca z nich złe duchy, które proszą Jezusa, aby mogły wejść w trzodę świń. Znamy tę historię. Jezus pozwala im, i ta trzoda pędzi do jeziora i tonie. I wtedy ludzie z tamtego rejonu. Po drugiej stronie Jeziora proszą Jezusa, żeby opuścił ich granice, żeby odszedł z ich kraju. Jezus przeprawia się z powrotem, po tej prośbie. I w tym, ten kontekst i to pierwsze zdanie zatrzymuje mnie mocno dzisiaj. Z jednej strony Jezus jest proszony odejść, opuść. I z drugiej strony spotykamy w drugim zdaniu tej dzisiejszej Ewangelii, a oto przynieśli mu paralityka dwie odmienne postawy. Dwie odmienne postawy na, to, na, na coś bardzo podobnego. Ponieważ tam w kraju Gadareńczyków Jezus uwolnił tych dwóch opętanych z mocy złego. Spowodował, że, że, że na nowo mogli zacząć żyć normalnie. I to, co się stało z powodu opuszczenia tych złych duchów, tych dwoje, powoduje u mieszkańców tę prośbę. Odejdź, zostaw nas. W kafarnaum Jezus w ósmym rozdziale to mamy, czyni wiele cudów. I to z pewnością one spowodowały to, że przyniesiono Jezusowi paralityka. Że znaleźli się tacy, który, którzy być może widząc, być może słysząc, o tym, że, że Jezus uzdrawia, wypędza złe duchy, czyni wiele dobra, pomaga ludziom, decydują się przynieść do Jezusa chorego. Odejdź i przynieść mu. Jaka jest moja postawa? Czy Jezus blokuje mnie? Czy może prowokuje do tego, żeby pomagać innym? Czy ja Jezusa z mojego życia chcę wyrzucić, bo się boję? Co On mi może zrobić? Co się stanie, kiedy, kiedy ja pójdę za nim, poddam mu swoje życie i dlatego mówię mu odejdź, zamykam swoje serce przed nim? Czy może to moje serce wobec niego jest otwarte? I dzięki tej mojej otwartości, otwartości mojego serca, na tym też korzystają inni. Bo ja innych będę do Jezusa przyprowadzał. Przynieśli Mu paralityka. Czyli czy przynoszę Jezusowi najpierw siebie, ale też czy przynoszę Mu innych. Czy przynoszę mu siebie innych z wiarą? Jezus, widząc ich wiarę, widzi Jezus ich wiary, czy widzi moją? Co widzi we mnie Jezus? Czy ta wiara, którą mam, ta moja bliskość z Jezusem, czy ona podnosi innych? Pomaga innym? Tak jak ta ich wiara pomogła temu paralitykowi. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ich wiara pomogła temu choremu człowiekowi. Ale co się dzieje dalej? Jezus mówi do niego: Paralityka, Ufaj, odpuszczone są Ci Twoje grzechy. Jezus widzi, widzi więcej. Jezus widzi to, czego nie widzą inni. Wszyscy inni widzą chorego, sparaliżowanego człowieka, a Jezus widzi więcej. Jezus widzi też we mnie więcej niż inni. Widzi też więcej we mnie niż ja sam w sobie widzę. Widzi we mnie też to, czego ja sam nie dostrzegam. Widzi moją wiarę. Widzi też moje grzechy. To mi pokazuje dzisiejsza Ewangelia. Widząc ich wiarę. Ale też rzekł do paralityka, odpuszczone są ci Twoje grzech. Widzi Jezus człowieka, widzi mnie w całej pełni. Widzi wszystko. I dlatego ja Go potrzebuję Jezusa. Potrzebuję Jezusa, żeby siebie znać, żeby. Ani siebie nie deprecjonować, bo będzie mi się wydawało na przykład, że za grosz wiary nie mam. A Jezus będzie tę wiarę we mnie widział. Ale też potrzebuję z Jezusa, aby znać siebie, żeby czasem siebie nie wywyższać, że ja nie mam grzechów. A Jezus będzie mi wtedy mówił: Odpuszczone są ci twoje grzechy. Masz grzech. Potrzebuję więc tego Jezusowego spojrzenia. Potrzebuję bycia przy Jezusie. Potrzebuję też tego, co Jezus do mnie mówi. Właśnie dlatego, że On zna mnie i może mi powiedzieć to, i o tym, czego ja sam w sobie nie dostrzegam, a co jest ważne do tego, abym żył. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.